również całego społeczeństwa. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha, cierpliwość wobec nie zawsze posłusznych uczniów i optymizm w realizacji kolejnych wyzwań. A teraz specjalna komisja uczniowska wręczy na ręce Pani Dyrektor wyjątkowe certyfikaty dla wszystkich wzorowych nauczycieli naszej szkoły. Szanowni nauczyciele i wy, drodzy uczniowie, tak, dzieci. Dzisiejszy dzień, choćby się wydawało taki sam jak każdy inny, jest szczególnym dniem dla pracy szkoły. To dziś obchodzimy Dzień Patrona, oświecenia mego poety Franciszka Dionizego Gniaźnina, ale również obchodzimy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Nasz patron znany jako poeta polski i łaciński, dramatopisarz, tłumacz, nauczyciel młodego księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Raczej zapomniany jako twórca bajek, a przecież tak aktualnych i dzisiaj. Prawa są nasze jako pajęczyna, on się przebije, a na muchę minę. Widziałem, jak pod moim oknem pajęk się solą usyczył w oknem. W pochył letniej pory drżą drobne muszki, motyle, komory. Thank you.
stołu. Postawił przed nim rzadkiego rosołu półmisek łaski. Gość imię grączył swoim długim dziobem, ale nie takim obiada sposobem, jak tu częstują. Próżno tylko terce, tymczasem wszystko sama ilość zlepce. Pikiel ten skromnie zagodzi, podziękowawszy za cześć odchodzi. Kilka dni potem napotykaliśmy ją, prosi na obiad, cieszą towarzyszkę. I owszem, że czemu ona, chętnie dzwonili ja do przyjaciół. Jak się godzina zbliża naznaczona, posunie krok swój wesoły. Chwali pociana, cieszy się, że zdrowy, a wręcz czuje, że już obiad gotowy. Dobry na to obiad porywa, a na tym słyszałem, nie zbywa. Stawi gospodarz przed kurtyzanką, kościoł wysoki z siekanką. Sam tędy naprzód jako wyka stary, do wąskiej szyi szyją gości. Lecz mordka liśni była innej miary, co się pochwali i to chyli. Gdy w koło skacze i liże i skrobie, tu konos wszystko tymczasem wyziobie. Za taką uczną dla siebie wygodną, liszka nawzajem dobrze była głową. Więc zawrócona do domu po duszy, zwinąwszy ogon i spuściwszy uszy. Umiesz żartować, kochanka. A co lepsze? Rosół? Czy szykan?